cieszyć, że przeżyliśmy pandemię. Pierwszą, drugą, trzecią, czwartą. I no, czekamy na sezon. Myślę, że ten sezon, ten każdy będzie udany dla naszej strony. Ogólnie mamy 50 kilka koni, nawet już nie wiem, bo niestety po wtorkowym galopie nam się jeden koń rozsypał. Będzie go dzisiaj, to powiem, jak już przyjdzie jego kolej. Nadgarstek będzie, ma śrubkę kręczoną, także jeden młody koń też nie wytrzymał treningu i puściło mu ścięgno. No, nie jest urwany, ale nie ma sensu go dalej trenować, bo się po prostu rozsypie. No i dobra, pierwszy koń to Dacris. Zeszłoroczny derbista. Koń, który no, naprawdę przez wszystkie swoje starty nie był nigdy dalej niż trzeci. Duża zasługa tego, że on nigdy nie był dalej niż trzeci, to jest właśnie Szczepana Mazura, naszego jockeya, bo to naprawdę jasny, oparty koń i taki trudny do jazdy. On zawsze się zastanawia, kiedy ma biec, jak już jest praktycznie celownik i no i tak to wygląda, no, ale koń w tym roku trochę później zacznie, bo chcemy go z nim trochę odpoczekać, żeby wszedł w sezon. Teraz już nagroda Kometa była, tam nawet mało koni, ale z nim chwilę czekamy, żeby jeszcze trochę nabrał na siebie mięsa. No i co? Fajny koń. Wygrał kabareta i derby, dwa tylko wyścigi, no ale Europy trzeci był, drugi Michałowa w porównawczej, drugi naprawdę. I tam, żeby miał lepszy charakter, żeby on był takim koniem nie leniwym, tylko ambitnym, takim, który daje serce. Sonia jest takie konie, że które same z siebie chcą się ścigać, pomimo tego, że nie mają warunków i tak dalej, to ścigają się same z siebie, a ten je robi odwrotnie, on po prostu robi wszystko odwrotnie. I jakby był bardziej ambitny, to na pewno te wyniki miałby jeszcze lepsze. Mam nadzieję, że no, skończył zdrowy, cały, taki mocny koń. I to właśnie taka fajna myśl hodowlana, bo to na polskich matkach francuski Arab z dobrej linii, użytej, głęboki, na mocnej nodze, na mocnym kopycie. No, fajny, taki mocny koń, nie do zarobienia. A jak chcecie, to możecie zadawać jakieś pytania, to mogę odpowiadać szybko. Myślę, że tak w czerwcu powinien biegać już pierwszy start. Pan nie ma mikrofonu. W czerwcu, trenerze? Tak, w czerwcu. Gdzieś go tam zabierzemy. Szansami na zwycięstwo. Na dużo. Szansami na wszystko. Dobra, dziękujemy. Przymknij się. Dzięki. Następny koń Hesto przebywał swojej nowej właścicielki. Został sprzedany, ale będzie zapisany do derby. On sobie tam trenuje i do nas przyjechać później. Dobra, dawaj żony, do domu. Wszystko jadę. Wszystko jadę. Dobry, dobry.